Witam wszystkich na kolejnym filmie. Tym razem troszeczkę słów o podajnikach. Tu odstawię na bok. Postanowiłem zrobić krótką serię filmików o podajnikach. Zacznę od porównania tanich kontra drogich. Są to podajniki z prawej strony firmy Matcarp, a z lewej Prestona. Chcę zrobić takie porównanie, żebyście sobie zorientowali się, czy faktycznie warto jest przepłacać, czy nie. Do obu podajników pasują szybko złączki Prestona. Oczywiście do Prestona wchodzą ściśle, czyli jest lepsze na początku przytrzymanie, a w Matkarpiu no, wchodzą luźno. Czyli szybko złączki Prestonowskie pasują, do Matkarpia pasują jeszcze te najmniejsze Mikado, ale tak troszeczkę tam trzeba będzie rozwiercić i Zobaczcie, to są praktycznie identyczne. Tu ma żeberko matkarp, moim zdaniem dużo lepiej wyprofilowane, a Preston ma zwykłe. Nie zawsze ten Preston się tak idealnie nabija, jakbyśmy tego sobie chcieli. Matkarp kosztuje tam chyba około 6 czy 7 zł. Już nie pamiętam, bo brałem sporo ich, nawet do 8 w zależności od masy. A Prestony no, kosztują ponad 15 zł, tak pod 16. Czyli te matkarpie 20-gramowe są najlżejsze, mają w środku takie wyżłobienie, dzięki któremu można lepiej napiąć się, tak nie przesuwają podnie. A preston jest golutki, zobaczcie. Ma golutki spód. Matkarp tu, właśnie dzięki temu wyżłobieniu w piasku, w mule, będzie się lepiej trzymał, nie będzie się tak przesuwał. Podajniki są takiej samej wielkości. Zważymy je teraz, wyciągnę sobie wagę. Żebyście zobaczyli, że mimo tego, że matkarb ma mieć 20 gram, 20 gramów, a preston 15, to nie ma takiej zbyt wielkiej między nimi różnicy. To jest różnica bardzo mała. W ogóle podajniki prestonowskie mają to do, do siebie, że mają zaniesione i to dużo masy. Akurat 15 mają. No, w miarę to zgodnie podane. Zobaczcie, PRESTON 15 gramów. Zobaczmy, ile waży. PRESTON 15 gramów waży 17 gramów. To i tak jest dobry efekt, bo niektóre nawet ważą 19. A Matkarp, 20 gramowy, przypominam, waży 21 gramów. One normalnie ważą tyle, co jest podane. Raz 20, raz 21, to w zależności od tego, jak się waga po, pokaże. Czyli de facto między tymi dwoma podajnikami jest różnica 3 do 4 gramów. Macie teraz z lewej strony Matkarp, z prawej Preston. Za jednego Prestona mamy dwa Matkarpie. Wyprofilowanie tych podajników, no oczywiście są różne gramatury. Jest większy, tu Prestonowskie, właśnie te żeberka są dla mnie troszeczkę kiepskie. Matkarp ma fajniejsze orzebrowanie, lepiej się trzyma, wszystko podajnika. Prestonowskie mają kilka przedziałów gramatury, a Matkarpie mają naprawdę duży przedział gramatur. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o wody PZW, ja bym wybrał Matkarpie. Pozdrawiam serdecznie.